Witam serdecznie. Dziś 10 sierpnia 2020 roku. Tradycyjnie stęskniłem się za Państwem. Tydzień czasu okresu wakacyjnego. Nie były przekazywane informacje dotyczące zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego związanego z COVID-em w Sierradzu. Dziś dobre informacje do przekazania Państwu. 6 osób poddanych izolacji, tylko 8 osób w kwarantannie. To pokazuje, że ostatni tydzień wakacyjny, tydzień sieradzanie przeżyli odpowiedzialnie, stosując się do zaleceń, które są i reżimu, które są nakładane na nas przez centralne organy. To świadczy o tym, że ogniska, które były w naszym mieście, wygaszają się i nie ma kolejnych nowych przypadków, co może tylko i wyłącznie cieszyć. W dalszym ciągu apeluję do Państwa o to, abyście zachowywali reżim sanitarny. Ta bezpieczna odległość, ten dystans społeczny, który należy zachować. Proszę Państwa o to, abyście dbali o swoje dłonie, abyście używali maseczek. Obserwuję i życie w naszym mieście, ale było mi dane ostatnio obserwować życie rodaków w różnych miejscach naszego kraju i sieradzanie nie najgorzej wyglądają w porównaniu z innymi miastami, ale nigdy nie jest tak dobrze, że nie mogłoby być lepiej, a dbając o stosowanie się do zasad, wyrażamy przez to szacunek do innych i również do siebie, ograniczamy do niezbędnego minimum to, co dzieje się w zakresie COVID-u. I na koniec informacja do przekazania dla Państwa. Przypominam, że w związku z tym, że 15 sierpnia mamy uroczystości związane z rocznicą Bitwy Warszawskiej, stulecie tego wydarzenia. Jest to dzień wolny od pracy ustawowy, dlatego Urząd Miasta Sieradza 17 sierpnia, czyli w poniedziałek za tydzień, nie będzie pracował. Proszę wszystkich o to, aby sprawy niezbędne do załatwienia załatwili w bieżącym tygodniu, ewentualnie przygotowali się do załatwienia spraw we wtorek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia niebawem.